Teraz przechodzimy do punktu na druku PR1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz wyboru jej przewodniczącego. Nie tu sięgnę, ale konstrukcja tej uchwały jest taka, że w pierwszej kolejności powinniśmy ustalić liczbę członków tejże komisji. Mamy tu ograniczenia przede wszystkim ustawowe, jak również wynikające z naszego statutu, czyli musi to być liczba nieparzysta. Do tej pory było 7, ale oczywiście może być 5, 9, czy inne nie Nie mniej niż 7, czyli może być 9, 11, 13 i tak dalej, aż do 27. Prezydium jest wyłączone. Aha, tak, jeszcze jest zapis ustawowy. Ani przewodniczący, ani wiceprzewodniczący Rady Miasta nie mogą być członkami komisji rewizyjnej. Także bardzo proszę. I w tym momencie tylko powiem, za chwilę. Ja bym proponował tak, żebyśmy po kolei przeprowadzili no co najmniej 3 głosowania. Pierwsze to ustalmy liczbę bez nazwiska. Po drugie, w drugiej części głosowaniem jawnym, nie może to być tajnego, w głosowaniu jawnym wybierzemy 7, 7, o ile taką liczbę ustalimy, czy 9, tyle ile ustalimy w pierwszym głosowaniu członków komisji rewizyjnej, i w ostatniej części z tego składu już tylko wybierzemy przewodniczącego, ciągle w jawnym głosowaniu, a już tak idąc do przodu, komisja rewizyjna jak się zbierze w swoim składzie, to już sama wybierze wiceprzewodniczącego, no ale tutaj z kolei taka, że no, ale tak to jest w prawie, zgodnie z ogólnym zapisem ustawowym, wiceprzewodniczącego w trybie tajnym. Natomiast te wszystkie wcześniejsze głosowania będą w trybie jawnym, czyli przypominam, liczba członków w drugiej kolejności z nazwiskami, a w trzeciej kolejności przewodniczącej to będzie cała uchwała domykająca domykająca komisję rewizyjną. Myślę, że to jest jasne, nikt nie zaprotestuje, także przejdźmy do propozycji, ile ma być członków komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, pan radny Babiś. Proponuję, aby utrzymać 7-osobowy skład. Czy mamy inne propozycje? Nie ma innych propozycji, to bardzo proszę, uruchamiajmy system. Zaczniemy od pierwszego głosowania. Kto jest za tym, żeby komisja rewizyjna obecnej kadencji liczyła 7 osób? Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jednomyślnie 28 za, bez głosów sprzeciwu wstrzymujących się. I w takim razie przejdźmy do dalszej części, czyli zgłaszania kandydatów do komisji rewizyjnej, no z których każdy będzie musiał uzyskać większość głosów. Również bardzo proszę, radny dyspaczny był troszeczkę pierwszy, potem radny Świerczyński, to będzie radny niesmaczny, potem radny Świerczyński i radny Dawryski. Bardzo proszę. W imieniu klubu SLD chciałbym zgłosić 2 kandydatury, panią radną Ewelinę Bart i pana Ryszarda Sztuka. O co będę pytał. Pani radna wyraża zgodę? Pan radny? Również mamy zgodę. Czyli w kolejności pan radny Świerczyński. W imieniu klubu radnych mieszkańcy Częstochowy chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Piotra Stracha. Kolega wyraża zgodę. Wyraża zgodę. W kolejności pan przewodniczący Gawroński. W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym zgłosić 2 kandydatury. Kandydaturę radnego Artura Sokolskiego i kandydaturę radnego Krzysztofa Janusa. Koledzy wyrażają zgodę. Radny Sokolski i Janus. Wyrażam zgodę. I podobnie radny Janus. Bardzo proszę, radny, bardzo proszę, radny Gawczyk. W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej chciałbym zgłosić 2 kandydatury. Pani radnej Barbary Gieroń oraz pani Jolanty Urbańskiej. Czy pani wyrażają zgodę? Tak. Czyli przypominam, czy są kolejne zgłoszenia, bo 4 kluby zgłosiły. Należy traktować, czy więcej zgłoszeń nie ma. Pytam ponownie. I trzeci raz pytam, więcej zgłoszeń nie ma, czyli powtarzam, nazwiska
to w kolejności zgłoszeń. Mamy zgłoszenia następujące do Komisji Rewizyjnej. Radni już tytuły pominę. Ewelina Balt, Ryszard Szczuka, Piotr Strach, Artur Sokołowski, Krzysztof Janus, Barbara Gieron i Jolanta Urbańska. Czy w takiej kolejności możemy głosować? Może. Tak, tak, czekamy na system. Pierwsze będzie głosowanie w tej sytuacji nad radną Eweliną Balt. Nie wiem, pytałem, bo to jest taki dobry spór, czy tak możemy kolejności zgłosić, czy nie wiem, alfabetycznie, płciami, no możemy różnie, prawda, tu jak chcemy, prawda, tak jak wspólnie ustalimy. Czyli zaczynamy od głosowań. Przypominam nad tym, żeby kolejne osoby wymieniane przeze mnie stały się członkami Komisji Rewizyjnej. Zaczynamy od radnej Eweliny. Bardzo proszę, kto jest za tym, żeby została członkiem Komisji Rewizyjnej? Dziękuję. Kto jest przeciw? Za, 28 wstrzymujących się, przeciwnych 0. Gratuluję pani radnej. I kolejne głosowanie. Kto jest za? Czekamy, to Ryszard Szczuka. Według zgłoszeń? No tak ustaliliśmy, nie było protestów, czyli będzie w kolejności, przepraszam, że nazwiska, tylko Szczuka, Strach, Sokołowski, Janus, Gieroń, Urbańska. Takie będą głosowanie kolejne. Mamy, czyli mamy w tej chwili, głosujemy nad Ryszardem Szczuką. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 28 za, 0 sprzeciwu i wstrzymujących się. Gratuluję koledze. Przechodzimy do głosowania. Poczekamy na system. Piotr Strach. Mamy system. Kto jest za tym, żeby radny Strach stał się członkiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 28 za, 0 sprzeciwu, 0 wstrzymujących się. Również gratuluję koledze. Kolejne głosowanie nad Arturem Sokołowskim. Kto jest za tym, żeby Artur Sokołowski był członkiem komisji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kończymy głosowanie. Za 14, przeciw 13, jeden wstrzymujących się. Niestety w tym przypadku nie wyszło to, ale to zaraz się zastanowimy. Przechodzimy do głosowania. Przepraszam, bo to ja czytałem. Tym bardziej szczere, bo spóźnione gratulacje. Radny Sokołowski, bardzo proszę. No, przechodzimy do głosowania nad radnym Krzysztofem Janusem. Kto jest za? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kończymy. Ktoś za wcześnie wcisnął. Komuś się pali pomarańczowa lampka jeszcze. Przynajmniej się głosuj. Co się stało, że... Bo za wcześnie pan wcisnął. Taki u kogoś świeci pomarańczowa lampka. Poczekajmy i jeszcze raz przeprowadzimy nad radnym Janem. System odrzuca, jedna osoba nie zagłosowała. Aha, jedna osoba nie zagłosowała. Pomarańczowa lampka u kogoś. Komu się świeci ta lampka? Jak pomarańczowa, to komuś z platformy. No, proszę. Ktoś się zagłosował, a 27 poza tą jedną osobą. Barbara Giela nie nacisnęła. Mocniej, Basia, mocniej. Nie, chodziło o to, żeby było wcześniej, tak? Za wcześniej, przed uruchomieniem systemu. To myślę, że to niczego nie zmienia. To bardzo proszę o mocne wciskanie. Przechodzimy do głosowania nad właśnie radną Barbarą Gieroń. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Za 28, bez sprzeciwu wstrzymujących się. I ostatnie głosowanie nad panią radną Jolantą Urbańską.
pańską. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 28 za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się, czyli cała siódemka uzyskała akceptację, czyli komisję rewizyjną mamy. I teraz ostatni akord, wybór przewodniczącego, oczywiście z tej siódemki. Czy są propozycje? Bardzo proszę. Zgłaszam w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości kandydaturę pana radnego Krzysztofa Janusego, przewodniczącego komisji rewizyjnej. Jako uzasadnienie powiem, że doświadczony radny pierwszej i drugiej kadencji Rady Miasta Częstochowy. Był także delegatem do Sejmiku Województwa Częstochowskiego, członkiem Sejmiku, prezydium Sejmiku Województwa Częstochowskiego pierwszej kadencji i dyrektorem biura Sejmiku. Dziękuję. Dziękuję. Kolega wyraża zgodę. Wyraża. Czy są inne propozycje? Czy są inne propozycje? Czy są inne zgłoszenia? Nie ma. Przechodzimy do, w takim razie, do głosowania. Kto jest za tym, żeby pan radny Janusz Krzysztof został przewodniczącym komisji rewizyjnej? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Za 20, przeciw 2, 6 wstrzymujących się. Gratuluję panu radnemu zostania przewodniczącym komisji rewizyjnej, czyli komisję rewizyjną mamy skompletowaną, już ewentualnie... Jeszcze całość głosu. Całość uchwały, przepraszam, bo to były cząstkowe. Kto jest za uchwałą powołującą komisję rewizyjną? Też państwo macie na podstawie tych wcześniejszych głosowań. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie powołaliśmy komisję rewizyjną. Przechodzimy do punktu interpelacje radnych. Czy ktoś z koleżanek, kolegów w tym momencie chce wygłosić lub zapowiedzieć interpelację? Bardzo proszę, radny Sokołowski. Jedna interpelacja, no cóż, noblesse oblige, skoro już zostałem wybrany do tej komisji rewizyjnej, ku zdziwieniu pana przewodniczącego Rady Miasta, to jedną interpelację dla pana prezydenta mam. Chciałbym prosić o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy miała miejsce w ostatnim czasie w spółce komunalnej Hala Sportowa Częstowa kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Jakie są wyniki tej kontroli, na jakim etapie ta kontrola jest lub też była, czy ewentualnie Urząd Miasta już jest skłonny udostępnić wyniki tej kontroli, ewentualnie chociażby przekazać informację, czego ta kontrola dotyczyła, czy jeśli wyniki tej kontroli były negatywne, czy Urząd Miasta, że tak powiem, kontynuuje postępowanie odwoławcze od orzeczenia NIK-u. Dziękuję. Dziękuję. Przy czym to nosi to charakter zapytania, nie interpelacji, bo interpelacją jeszcze tu prezydent odpowiadać było, żeby pan prezydent czy ktoś wystąpił o kontrolę. Na przykład to była interpelacja. Tak, to jest pytanie, co się stało. Ja zgłaszam interpelację do pana prezydenta, żeby się podzielił informacją. Czy ktoś jeszcze? Nie ma więcej interpelacji w tym momencie.